prawo, zwrot, na prawo, patrz. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku rozkazem personalnym numer 1964 na 2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku z dniem 10 grudnia 2023 roku zwolnił zajmowanego stanowiska i z dniem 11 grudnia 2023 roku przeniósł do własnej dyspozycji Panie, Panowie oficerowie. Inspektora Sławomira Kołakowskiego, komendanta powiatowego Policji w Sokółce. Rozkaz podpisał Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, z upoważnienia zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, inspektor Jacek Tarnowski. Panie, Panowie oficerowie. Komunikat drugi. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku z dniem 11 grudnia 2023 roku delegował do czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce i powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce. Panie, Panowie oficerowie. Młodszemu inspektorowi Marcinowi Rymarskiemu. Rozkaz podpisał. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, z upoważnienia zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, inspektor Jacek Tarnowski. Szanowni Państwo, w życiu każdego z nas, każdego policjanta przychodzi taki moment, kiedy przychodzimy do jednostki ostatni raz, kiedy zasiadamy za biurkiem i to jest ten dzień ostatni, ten dzień naszej służby, po wieloletniej służby, bo Sławka to jest prawie ponad 28-29 lat służby, kiedy przychodzi, kiedy ostatni raz widzi jednostkę, kiedy ostatni raz widzi swoich policjantów, pracowników i na pewno nie jest jemu w tym momencie łatwo. Przyznam się, że nie raz, nie dwa, nie trzy razy, a jak podjął taką decyzję, jak dzwonił do mnie i oświadczył, że chce odejść, prosiłem, przegonywałem, no nie udało mi się, żeby jeszcze z nami został, żeby jeszcze popracował. Obejmowałeś 5 lat temu jednostkę bardzo ciężką, jednostkę, która niedobrze wyglądała na tle innych naszych jednostek województwa podlaskiego, jednostka, która była mocno najeżdżana przez sprawców i z Litwy, i z Białorusi, i również z Polski. I tu był problem, działo się tego bardzo dużo, ale Sławek tym nowym spojrzeniem, kiedy tą jednostkę objął, kiedy tutaj usiadł, zobaczył, że jednak coś się da może zrobić i potrafił zwrócić się do nas, do innych jednostek i do Komendy Wojewódzkiej. Dostał wsparcie i razem tymi siłami, siłami swojej jednostki potrafił doprowadzić do takiego stanu, że w dniu dzisiejszym, tak jak sprawdzałem jeszcze, żeby nie był gołosłownym, jednostka jest najlepszą jednostką w garnizonie podlaskim pod względem ukrywalności ogólnej, z najmniejszą dynamiką przestępczości ogólnej i w 7 kategoriach, co prawda jest na drugim miejscu, ale to jest bardzo blisko Hajnówki, to jest bardzo wysoki wynik, ale też z najniższą dynamiką przestępczości. To duży wyczyn i duża zasługa i komendanta, ale wszystkich Państwa tutaj pracujących i policjantów i pracowników, za co serdecznie dziękujemy. Ja jako komendant, zastępca komendanta wojewódzkiego i doceniamy tą pracę, bo nie było to łatwe do osiągnięcia. Poza tym komendant Sławek miał ten zaszczyt prowadzić komendo w czasie trudnym. Po pierwsze pandemii z COVID-em, po drugie kryzysu granicznym, bo tutaj to pierwsze uderzenie było na Koźnicy i to tutaj pokazaliśmy siłę policji, pokazaliśmy siłę wszystkich służb, które się zjednoczyły razem i Straży Granicznej, Policji, Wojska i Straży Pożarnej, że potrafimy ten kraj obronić. I to wam się udało. Za to serdecznie dziękujemy, bo nie było to łatwe. Te kilka lat, które prowadziliśmy te działania, pokazywamy, że potrafimy to robić i nasze społeczeństwo może czuć się dzięki temu bezpiecznie. Mam dla ciebie jeszcze, Sławku, taki wierszyk, który przygotowujemy dla tych takich zaufanych i dobrych komendantów, którzy byli oddani służbie, więc pozwól, że przy wszystkich, ale przeczytam. Miał być jeszcze z takim logiem, taką ksywkę, którą tu miałeś w Sokółce, podpowiedzcie jaką miał. Czy dobrze wiedziałem? Kto podpowie? No śmiało. Szerszeń, prawda, szerszeń, tak. Miał być szerszeń, ale jest bez szerszenia, niech tak będzie. Będzie ładniej bez szerszenia. To nigdy nie będzie łatwa decyzja, by mundur odwiesić na kołek. Nieważne, czy byłeś w patrolu, w prewencji, czy komendancki piastowałeś stołek.
Na zawsze zostanie sentyment, tęsknota. Wszak ponad ćwierć wieku służyłeś i obok portfela ze zdjęciem rodziny kajdanki i spluwę nosiłeś. Czas służby przybatał się z czasem prywatnym i żona i dzieci cierpiały, bo zamiast mieć tatę cywila na co dzień, w mundurze cień częściej widziały. Lecz gdybyś miał zrobić rachunek sumienia, odpowiedź dać chwili szczerości, to uznasz, że warto, że czujesz spełnienie, bo gliniarz z krwi jesteś i kości. Sprawdziłeś się wszędzie, w najniższych strukturach, w patrolu i na dochodzeniach. Nie dziwne, że przyszedł czas, kiedy komendant pochwalił i zaczął doceniać. Nie bałeś się nigdy trudności i wyzwań, bo żadne cię nie przerastało. Umiałeś rozwiązać problemy w jednostkach, z każdego kłopotu wyjść cało. A teraz, gdy przyszło nam po raz ostatni, w mundurach tu stać honorowo, to z czystym sumieniem publicznie przyznaję, że służbę pełniłeś wzorowo. Przywiozłem do państwa zastępstwo Zasławka. Myślę, że jestem przekonany, że zastępstwo jest bardzo dobrze dobrane, bo to jest człowiek, który tutaj zaczynał. Tutaj szlifował, no można powiedzieć, krawężniki, bo tego się zaczyna i zdobywał pierwsze swoje szczeble kariery, potem przeniósł się do Białegostoku. To może odczytam. Marcin Rymarski w stopniu młodszego inspektora. W 2015 roku oznaczony został brązową znaką zasłużony policjant. W 2020 roku, drugim roku srebrną znaką zasłużony policjant. W 2023 srebrnym medalem za długoletnią służbę. Marcinie, ja wiem, że dasz radę, że twoje doświadczenie i moje zaufanie do ciebie i to, co pokazałeś przez te wszystkie lata, pokażesz tutaj, że to jednostce tak samo da się pracować, tak jak to zrobił Sławek. Tak jak ułożył tę jednostkę, tak jak ludzie szli za nim, tak jak pracowali, tak samo będzie u ciebie. Czego ci serdecznie. Cieszę się, że wszędzie tam, gdzie przyszło panu kierować jednostkami policji w naszym regionie, w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim, w Suwałkach i w Sokółce, czynił pan to sukcesem, osiągając znakomite wyniki w swojej pracy. Dziękuję za pana ogromny, osobisty wkład w podejmowanie działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zarówno w powiecie sokólskim oraz na terenie całego województwa podlaskiego. Życzę panu zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spokojnej, ale też pełnej życiowej aktywności emerytury. Z wyrazami szacunku Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego wraz z zarządem. 5 lat służby z pułkownikiem Kołakowskim, Sławomirem, przez nas nazywanym pieszczotliwie Kołek. To są dziesiątki, jeśli nie setki godzin spędzonych w kościele, spędzonych na uroczystościach patriotycznych, w pochodach przeróżnych, ale nie to jest treścią tego współdziałania. Przyszło mi służyć na granicy razem z pułkownikiem Kołakowskim w czasach wyjątkowo trudnych, a czasy wyjątkowo trudne mówią do nas: sprawdzam. Sławomir Kołakowski to nie jest komendant zabiórkowy. Był tam, gdzie był potrzebny i zawsze w każdej chwili odebrał telefon i mogliśmy na niego liczyć. Sławek jest człowiekiem silnego charakteru. Jedną z najważniejszych cech Sławka, a dane mi było być obserwatorem tego, to jest to, że bardzo dbał o ludzi, z którymi służył. Że sprawy funkcjonariuszy, ich problemy były mu bardzo bliskie. I myślę, że to też jest jeden z elementów składających się na jego sukces zawodowy, bo ludzie szli za nim w ogień. Panie pułkowniku Kołakowski, nie będę już przedłużał, będzie mi pana bardzo brakowało. Będzie mi trudno tu służyć bez pana, ale wiem, że pana następca Marcin Rymarski, którego znamy też bardzo dobrze, świetnie wejdzie w pańskie buty, wniesie nową jakość i nową energię i będziemy służyli tutaj na granicy, mam nadzieję, w czasach już spokojniejszych, znakomicie i życzę panu Marcinowi wszystkiego najlepszego na nowej drodze. Czym jest silny komendant, czym jest silny człowiek? Myślę, że chyba silny jest wsparciem. Zacznę od wsparcia, które miałem przez cały czas w domu. Jest to obecna moja małżonka. Dziękuję ci za te 30 lat wsparcia, bo wstąpiłem do policji tak naprawdę już będąc dwa miesiące po zawarciu związku małżeńskiego. Także razem
tak naprawdę razem szliśmy cały czas przez tą moją drogę. Zacznę od służb mundurowych. Czym jest silny komendant? Komendant jest silny siłą swoich pracowników, siłą policjantów, siłą pracowników policji. I ja taką siłę cały czas miałem. Ja cały czas mogłem na was wszystkich liczyć. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Dziękuję wszystkim komendantom i naczelnikom garnizonu podlaskiego, w szczególności komendantom kryminalnym. Dziękuję naczelnikom, jest jeden, Wiesław, gdzieś tam się schował. Dziękuję Wiesiu za wsparcie, bo je miałem w Suwałkach, a nie było łatwo, bo sam jeden byłem ze Śledziowa, z Białegostoku, a wszystko z tego, z Suwałk. Także dziękuję za to. Dziękuję służbom mundurowym, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, leśnikom. Miałem duże wsparcie, zawsze mogłem na was liczyć. Ta współpraca była zarówno w służbie na najwyższym poziomie, ale też i poza służbą. Słynne męskie grania, morsowanie i nie tylko. Także nie o wszystkim mogę powiedzieć. I może niech tak zostanie, ale naprawdę wam za to wszystkim dziękuję. Dziękuję naszym duchownym, księżom i kapelanom za wsparcie duchowe, za modlitwę. Dla księdza Stanisława, Jarosława, dla księdza Mitrata, bo te wsparcie cały czas miałem, ale wsparcie też te duchowe mieli policjanci i pracownicy policji. Dziękuję osobom z samorządu, wójtom, burmistrzom. Witam naszego starostę. Tu też miałem duże wsparcie, także dziękuję za to wszystko. Dzięki temu dużo łatwiej było dla mnie pracować. Dziękuję mediom Sokulskim. Dziękuję mediom Sokulskim. Oni jakby ja nigdy nie wyczułem, że relacjonują coś, jakieś zdarzenia policyjne, zdarzenia takie dosyć poważne z przekłamaniem. Tutaj zawsze była prawda, zawsze te wiadomości były przekazywane rzetelnie i za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też dla naszego szefa prokuratury, pana Kuberskiego, za współpracę. Te wyniki, które myśmy osiągnęli, na pewno byśmy ich nie osiągnęli, gdyby nie współpraca. Wiadomo, pion kryminalny musiał z prokuraturą bardzo mocno, intensywnie współpracować. Nie wiem, czy kogoś pominąłem. Dziękuję dla przewodniczącego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej za wielkie wsparcie. Dla prezesa LGD-u Szlak Tatarski, pana Bujwickiego Piotra, za wsparcie zawsze mogłem na was liczyć. I stąd właśnie ja czerpałem tą siłę do pracy, ale też bardzo dużą siłę do pracy i takie poczucie bezpieczeństwa czerpałem od naszych komendantów, od naszych przełożonych. W szczególności od naszego komendanta Jacka Tarnowskiego, pionu kryminalnego, zawsze można było liczyć. Na naszego generała, tutaj nigdy zawsze był pomocny, ale też i komendant Kąpiołowski. Także życzyłbym moim następcom, aby mieli kiedykolwiek taki komfort pracy, jaki myśmy mieli. Jaki ja miałem, bo naprawdę ta trójka komendantów jakby dawała takie poczucie bezpieczeństwa. Ja podejmowałem decyzję nie bojąc się, że ktoś mnie zgani. To była rozmowa, wiele razy się dzwoniło też i radziło. Jakby nie,
nie było oporów przed poinformowaniem komendanta o nawet najgorszych zdarzeniach, jakie były, bo to różnie bywało. Nie wiem, czy już wszystkim podziękowałem. Gdybym kogoś ominął. Wojtek, Borys. Dzięki, Borys. Dzięki. Gdybym kogoś ominął, to proszę wybaczyć. Ja jeszcze takie, nie wiem, czy będę dał rady powiedzieć. Panie komendancie, w wielkich zawodach brałem udział. Bieg ukończyłem. Wiary chrześcijańskiej i honoru polskiej policji utrzymałem. Ten czas, w którym współpracowałem powiem tak bardzo koleżeńsko ze Sławkiem Kołakowskim, to był czas dobry dla powiatu sokólskiego, dla jego bezpieczeństwa i dla przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sokólskiego. Bo to jest to komendant i człowiek, który za każdym razem wychodził naprzeciw potrzebom zwykłego mieszkańca. Zawsze dbał o dobro policji, zawsze dbał o dobro naszej małej ojczyzny, naszej społeczności. I za to, panie komendancie, z całego serca chcę panu podziękować. Powierzone mi obowiązki komendanta powiatowego policji w Sokółce to wielki honor i, jak wspomniałem, zaszczyt. Ale przede wszystkim odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie tylko za losy i sprawy policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, ale przede wszystkim, do czego już pan nawiązał, starosta, losy naszej sokólskiej społeczności lokalnej. Ziemia sokólska jest mi bardzo bliska. Ja się tu urodziłem, tu wychowałem, a w tej Komendzie Powiatowej stawiałem swoje pierwsze kroki kariery zawodowej. To dla mnie wielki honor i wyzwanie. Drodzy państwo, motto naszej policji to pomagamy i chronimy. I to nie są tylko trzy słowa, to są nasze ideały i misja, którą mamy do spełnienia. Ja przypomnę tylko, że w 2021 roku oczy całej Polski, a może i świata, zwrócone były na naszą wschodnią granicę. To tu, w Kuźnicy, na przejściu polsko-białoruskim, ramię w ramię służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo chroniły naszej granicy przed nielegalnymi emigrantami. Przyznacie państwo, że służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wzorowo zdały ten egzamin. Drodzy państwo, szczególne słowa uznania i podziękowania w dniu dzisiejszym składam żegnającymi się z nami inspektorowi Sławomirowi Kołakowskiemu. Sławku, bardzo wysoko postawiłeś mi poprzeczkę. A twoja praca, praca całej Komendy Powiatowej, policjantów i pracowników jest bardzo wysoko oceniana przez naszych przełożonych najwyższego stopnia. Wierzę, jestem przekonany, że wspólna praca, zaufanie i ogromny szacunek dadzą namacalny efekt w postaci bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności i wspólnej współpracy. Dziękuję serdecznie.